Hej kochani, ponieważ w tamtym tygodniu zrobiłam filmik z narzekaniem na różne symptomy ciążowe, w tym tygodniu postanowiłam zrobić coś bardziej rozrywkowego i pokazać Wam, co jest w mojej torebce w trakcie ciąży. Więc to jest torebka, którą używam obecnie. Michael Kors, pikowana, ją uwielbiam. Ma długi pasek i rączkę. I jest takiej akuratnej wielkości. Perfumy ciążowe. Na czym one polegają? Na tym, że są lekkie i odświeżające. Na co dzień używałam zazwyczaj Tom Ford Black Orchid, ale są trochę dla mnie ciężkie. Tabletki na zgagę i na ból głowy. Błyszczyki u mnie w torbie zawsze się mnożą i szminki, więc to jest... To jest szminka trwała z L'Oreal. To jest taki balsam koloryzujący z Burt's Bees. I też błyszczyk z Burt's Bees. Oraz mój ulubiony Eos o smaku wanilia kokos chyba? Tak mi się wydaje. Żel antybakteryjny do rąk o zapachu ogórka i melona jest świetny. Wachlarz, który mi tatuś przywiózł z Japonii. Sprawdza się w ciąży naprawdę świetnie. Używam go naprawdę często. Ziploc. Ziploc na wypadki. Zdarzyło mi się zwymiotować w miejscu publicznym, więc wolę być przygotowana. Do włosów gadżetów parę. To jest też chusteczka odświeżająca, antybakteryjna i chusteczki do czyszczenia okularów. Chusteczki do nosa, pilniczek, super czekoladka miętowa na słodki ząb, zdezelowane ulubione lusterko. Portfel. Uważam, że rozmiar tego portfela jest idealny. Mieszczą się w nim karty, trochę kasy i z tyłu ma też na drobniaki, przegródkę, kluczyki i mój ulubiony bryloczek, mała geoda. Nowy długopis, który zamówiłam z Amazon, jest to firma Mitsubishi. Jest świetny, bo ultra cienko pisze i nie jest też żelowy, nie za bardzo lubię żelowe długopisy. I do tego jest trzy w jednym, czerwony, czarny i ołówek. Słuchawki oczywiście, paszport i paszport ciążowy. Maskara, bo coś ostatnio zapominam sobie rzęsy pomalować. I EpiPen, w razie czego jakbym miała jakąś dużą alergię. Okulary są zazwyczaj na głowie. No i tak wygląda torba spakowana, czyli wszystko jest tak akurat. No. Muszę sobie czasami trochę w niej pogrzebać, jak czegoś szukam, ale zazwyczaj jest spoko. Z tyłu pierdoły. No, tak to wygląda. Dzięki, kochani. Pa!